Drodzy siostry i bracia, ukazała się łaska Boża, która niesie zbawienie. Tak święty Paweł mówi o Bożym Narodzeniu, pisząc list do swego ucznia, do Tytusa. Tak jakby chciał przedłużyć inną myśl, wypowiedzianą dużo wcześniej. Albowiem dziecię nam się narodziło i syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Tę myśl wypowiada prorok Izajasz, który urodził się w 765 roku. To była przepiękna zapowiedź Bożego Narodzenia. To właśnie przez proroka Izajasza Pan Bóg zapowiadał: oto panna pocznie i porodzi syna i nadał mu imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Mniej więcej w tym samym czasie żył prorok Michasz. Ten prorok dodaje: a ty, Betlejem, żadną miarą nie jesteś najmniejszy. Z ciebie wyjdzie oczekiwany władca. Zapowiedzi proroków spełniły się w tajemnicy Bożego Narodzenia. To właśnie dlatego święty Paweł po swoim nawróceniu mógł powiedzieć: ukazała się łaska Boża, która niesie zbawienie. Panu Bogu dziękujemy za ten niezwykły dar, którym jest wcielenie Syna Bożego, czyli przyjęcie natury ludzkiej przez Syna Bożego. Dziecię Jezus w Betlejem objawia swego Ojca. Przypomina prawdę o tym, że Bóg szuka człowieka. Tak pięknie o tym napisał nasz poeta Roman Brandstetter, pisząc: człowiek pewien był ojczyzną Boga, ale skazał go na wygnanie. Bóg odszedł cicho, bez słowa, ale zawsze tęsknił za człowiekiem, który jest jego ojczyzną. Boże Narodzenie, mówiąc po ludzku, jest takim znakiem Bożej tęsknoty za człowiekiem. Bóg szuka człowieka, czeka na odpowiedź. Chce przemówić tak bardzo delikatnie, jak delikatne jest niemowlę. W tajemnicy nocy betlejemskiej Syn Boży stał się darem dla człowieka. To właśnie dlatego, gdy bierzemy do ręki biały opłatek, pragniemy obdarowywać się nawzajem dobrym słowem, obecnością, życzeniami. Proszę przyjąć od nas, duszpasterzy, najlepsze życzenia. Życzę, aby Chrystus, który jest światłością świata, rozpromieniał drogi życia każdego z nas. Chrystus, wcielony Syn Boży, Bóg człowiek, niech dodaje siły do tego, aby tworzyć dobro we wszystkich ludzkich relacjach i w każdej sytuacji. Nad stajenką betlejemską aniołowie wyśpiewali piękny hymn: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli, ludziom Jego upodobania. Życzę Bożego pokoju w sercach, w rodzinach, w miejscu pracy, w naszej ojczyźnie, we wszystkich naszych ludzkich relacjach. Niech Boże Dziecię błogosławia, Matka Boża wyprasza potrzebne dary. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i pełnego dobra kolejnego roku. Szczęść Boże!